Zapytam na początek o zdrówko, bo widzę, że troszkę utyka pan po tym meczu. Bardzo pan odczuł tę akcję pod koniec meczu? Mam nadzieję, że kolano jest całe tylko. Boli mnie strasznie noga, ale no tak jest po meczu, jest walka, jest... Nie wiem, czy to było specjalnie, czy nie. Mam nadzieję, że nic groźnego. Zapytałem o samo spotkanie. Szkoda straconych punktów, tym bardziej zagraliście fajne spotkanie, chyba najlepsze te rundzie wiosennej. No dokładnie, no na własne życzenie przegraliśmy z Legią. Piłka jest niesprawiedliwa, mieliśmy naprawdę dużo sytuacji w drugiej połowie i wydaje mi się, że byliśmy lepszym zespołem. No trudno, tak jest piłka, takie jest życie. No, przegraliśmy, mamy 7 meczów tutaj prawdopodobnie na Legii, także będzie rewanż na pewno. No i przegrywam na własne życzenie, tak jak mówiłem. Trener krytykował przede wszystkim te niewykorzystane sytuacje w tym spotkaniu. To był taki klucz do tej porażki? Zgadza się. No jeżeli na Legii stwarzamy 5 czy 6 dogodnych sytuacji z strzelem, a nie innej bramki, no to nie można wygrać, ani nawet zremisować z Legią. Legia miała swoją sytuację w pierwszej połowie, jeszcze po falu Radowicza. Co znam jak pidą w ogóle, że sędzia tego nie widział, ale nie będę krytykował sędziów, bo nie jestem od tego. Aczkolwiek, jak się mówi, bandy zawsze pomagają gospodarzom. Tutaj akurat pan sędzia Gil pomógł, także no przegrywamy, nie ma co teraz zwalać na sędziego, w sumie mieliśmy to w własnych nogach, mieliśmy swoje sytuacje, niszczyliśmy nie jednej, także na własne życzenie, tak jak mówiłem wcześniej. Właśnie była okazja, żeby nam spokojnie przeanalizować tę sytuację, po której padła bramka dla Legii, zobaczysz na monitorze, jak to wyglądało? Nie wiem, ja jeszcze nie widziałem, bo cały czas leżałem u Mosera, robiliśmy tutaj wszystko, żeby dojść tą nogą do ładu. I teraz będzie powrót do Poznania i na spokojnie, no ale już nic nie zmienimy. No, co możemy zmienić? Możemy przeanalizować tylko, co mogliśmy zrobić lepiej, gdzie były jakieś błędy i wyeliminować to. No, mamy jeszcze 2 mecze rundy zasadniczej. No, przewaga zrobiła się Legii 10-punktowa. Dobrze dla nas, że jest ten podział punktów. Co mamy jeszcze szansę cały czas na dobrą lokatę, więc... 9 spotkań do końca, także spokojnie. Spotkały się dziś 2 najlepsze kluby w Polsce, patrząc na układ w tabeli, tak jeszcze patrząc na grę, jak pomacania potencjał Lecha na tle lidera tabeli. Wydaje mi się, że byliśmy lepsi. Jesteśmy lepsi i naprawdę wydaje mi się, że no, nie chcę tutaj, no bo przegraliśmy mecz, nie chcę gadać, że teraz Legia jest słaba, bo Legia to solidny, mocny zespół, nad nami 10 punktów aż przewagi, więc gdzieś to Legia uzbierała, ale wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę mocnym zespołem. No dzisiaj troszkę nie dopisało szczęścia nam, no i przegraliśmy ten mecz na własne życzenie i teraz mamy 2 mecze i później mamy podział punktów i robimy swoje, nic się nie zmienia, cel jest ten sam.